Dzień dobry. Złość piękności szkodzi. Nie bądź zła. Co się tak złościsz? Ile razy słyszeliście to w życiu? Bo ja nie raz. I postanowiłam się tej złości przyjrzeć. Czy złość może być zła? Rozmawiam o tym z Joanną Chmurą, psycholożką. Zapraszam. Dzień dobry, Asiu. Dzień dobry. Weźmy dzisiaj na tapetę złość. Z całą przyjemnością, chociaż ze złością zaprzyjaźniłam się niedawno dopiero. A ja w ogóle nie jestem zła, tylko stoję na przeciwległym biegunie, ale może tylko mi się tak wydaje. No to dobrze, to przyjrzyjmy się tej pani złości. Czy złość jest zła? Długo myślałam, że tak. I co więcej, dużo osób wokół mnie myślało, że tak. I dużo osób w ogóle nadal myśli, że tak. A złość nie ma w sobie nic, na co powinniśmy jakoś specjalnie uważać. To, co trzeba ze złością robić, to ją uszanować, jak przyjdzie, i zastanowić się nad wyrażaniem tej złości. Czyli nie... No, poczekaj. Nie tak prędko. Ty już byś chciała nam to objaśnić świat. I koniec nagrania. Po kolei. Bo złość jest emocją. Jest emocją? Tak, dokładnie tak. Dobra, to mamy to wyjaśnione. Druga rzecz, jak powstaje? Króciutko. Wiesz co, ona powstaje tak jak każda emocja, czyli jest takim, tak jak ocean ma fale. Tak, nie wiadomo skąd się zbierają te emocje, szereg czynników, które je tworzy, i potem nabierają swojego tempa, a potem mają taki pik i potem schodzą. Okej. Okay. No i złość ma bardzo zły PR, bo ty zaczęłaś od dobrego PR-u złości, ale zostańmy przy stereotypach, bo jesteśmy od początku, przynajmniej my kobiety, uczone, że złości należy się pozbywać, albo ją wyciszać, albo chować, albo się jej wyrzekać. Takie hasełko na przykład: złość piękności szkodzi. Tak. Nie bądź złośnicą. Nie złość się. To są takie zdania, hasła, które na pewno każda z nas wiele razy w życiu słyszała i nie da rady się przed tym obronić. Czyli od początku jesteśmy na przykład w kulcie złej macochy, albo złej, bo to zła kobieta była. Czyli ta zła kobieta, zła złość jest po prostu czymś, co trzeba omijać szerokim łukiem, bo nie będziemy kim? Nie będziemy grzeczne. Będziemy posłuszne, nie będziemy łatwe do zarządzania. To takie robocze uszyte słowo, ale chodzi o to, że złość jawi się nam jako taka nieobliczalna, taka, która jest jakimś ogniem, który może stracić destrukcja. Wszystko. Tak. A w niej jest taki element, ale tak jak mówię, jak przemyciłam na samym początku, to chodzi o to, co się z nią robi potem, ale sama złość w sobie jest przepiękną emocją. Aha, dobra, no to teraz mi odpowiedz na pytanie, dlaczego. Dlatego, że... Pierwszy raz w życiu słyszę, że złość jest piękną emocją. Dlatego, że jak sobie przypomnisz ostatni moment, kiedy czułaś złość, ci widzowie i widzki, które nas oglądają, czuliście złość, to jest taki moment nabrania energii, to jest taki moment generowania, trochę jak w elektrowni, siły do ruchu. I od tego jest złość. Każda emocja ma swoją funkcję ewolucyjną, tak byśmy mogli powiedzieć. I złość jest od tego, żeby wzbudzić nas tyle siły i energii, żeby wykonać jakiś ruch, żeby coś zrobić, żeby coś powiedzieć, żeby stanąć w obronie. Mówi się, że emocja jest od obrony granic własnych, czyli co jest okej, a co nie jest okej. Więc ona jest takim naszym strażnikiem, tylko tak jak powiedziałaś na początku, ona ma taki PR obudowany od małego, że jest niedobra, niszczy, że rujnuje relacje, że rujnuje społeczeństwa, domostwa i tak. Przypomniał mi się teraz fragment mojego ulubionego serialu The Kominsky Method, i tam Michael Douglas, który gra taką rolę właściciela małej szkoły aktorskiej, spotyka się z tymi swoimi studentami, i w jednym z ostatnich odcinków ostatniej serii było takie zdanie, które było i do kobiet, i do mężczyzn, bo on opowiadał o stereotypach i opowiadał, że chłopców od początku uczy się, jak być twardym i silnym i nie pokazywać żadnych emocji, ani strachu, ani niezdecydowania, ani właśnie słabości, a dziewczynki głównie oducza się złości. Dlaczego? Od razu to wytłumaczył. Dlatego, że społeczeństwo nie chce, żebyśmy były, tu cytat, supami. Czyli kobieta, która czuje złość, jest od razu odbierana jako ta, która jest suką. Wredna jest. Tak. Jest czy nie jest? Nie jest. Ja też na początku powiedziałam, że ja sama osobiście już nie tylko jako psycholożka, ale jako kobieta, jako Jasia, zapłaciłam swoją cenę za nieodczuwanie złości, bo mówi się, że depresja jest chorobą grzecznych dziewczynek.
że tłumienie tej akurat konkretnej emocji, wszystkich jest niesłużące, ale zajmujemy się złością, więc tłumienie złości w sobie sprawia, że ona nie ma tego ruchu na zewnątrz, tylko zostaje w nas, zostaje w naszym ciele, zostaje niewyrażona. Istnieje też takie powiedzenie, że mamy do czynienia w psychologii z eksplozją i implozją, czyli coś wychodzi na zewnątrz albo coś eksploduje w środku. I depresja często, to też nie przypisuję temu jedynej przyczyny, natomiast często mówi się, że jest chorobą grzecznych dziewczynek, czyli nie mamy możliwości podziałania z tą złością tak, żeby coś zrobić na zewnątrz, więc ją tłumimy, aż w końcu ta energia, która w środku jest, całkiem się wygasza i nie wiemy, co mamy potem. Co mamy potem? No potem mamy wszystkie psychosomatyczne rzeczy, czyli mamy na przykład, to mogą być takie objawy jakby psychologiczne, czyli różnego rodzaju choroby takie, no właśnie jak depresja, to mogą też być przewlekłe stany zapalne w ciele, to mogą być też jakieś takie napięcia mięśniowe, które nie chcą puścić, bo nasze ciało przeżywa z nami tę złość i jak my jej nie wyrazimy, to ono, ta wibracja, ta energia, to napięcie po prostu wybiera sobie jakiś obszar naszego ciała i tam zostaje. Są osoby, które mają cały czas napięcie tutaj w barkach, są osoby, które mają napięcie w brzuchu, są osoby, które bardzo różnie te nasze ciała przeżywają, więc to się dzieje, to jest nasza waluta, którą płacimy za niewyrażanie złości. Bardzo mnie to teraz dotknęło, bo mi się jedna rzecz przypomniała związana ze mną i z moją złością, a propos tych autoagresywnych chorób. Bo ja kilkanaście lat temu próbowałam się leczyć z chorób tarczycy i oprócz tej farmakologii postanowiłam poszukać w swojej głowie i w sercu, o co mi tak naprawdę chodzi i dlaczego ten organ tu w gardle, bo tu jest tarczyca, taki jest i tak się zachowuje, a nie inaczej. I ja do tego doszłam, że ja nie byłam w stanie wyrazić swojego niezadowolenia, nie byłam w stanie postawić swoich granic, nie byłam w stanie powiedzieć, że czuję złość. Powiedzieć. I to, mówiąc kolokwialnie, wlazło i wylazło mi w gardle. Czyli w tej części mojego ciała, której to części nie pozwalałam tej złości wyjść. I żeby była jasność, Hashimoto jest chorobą, którą lekarze opanowują farmakologicznie. I tutaj nie ma dwóch zdań i nie zachęcam nikogo do, jeśli ma ten problem, do omijania wizytu specjalistów. Ale mój przypadek, poza tym już wyleczeniem lekarstwami, udowodnił mi, że kiedy pozwoliłam sobie na bycie od czasu do czasu złą, po prostu złą, pokazując swoją niezgodę na coś, wyrażając ją, po prostu mówiąc, nigdy więcej ta historia się nie powtórzyła i minęło od tamtej pory wiele lat. Może to przypadek, ale nie sądzę. Wiesz, ja mam dostęp, taki przywilej dostępu do wielu historii przez to, że wykonuję ten zawód, który wykonuję. I to nie jest odosobniony przypadek. Obszar krtani jest często takim obszarem, w którym, jakby przez który przechodzi, którymi się wyrażamy, którym mówimy. I teraz jeśli nie chcemy... Komunikujemy się. Tak. Jeśli nie chcemy czegoś wyrazić, bo się boimy oceny, bo się boimy odrzucenia, bo się boimy tego, że zostaniemy właśnie nazwane suchami, to my to tłumimy. I tak jak mówię, ta energia gdzieś się tutaj kumuluje. Dobrze, a jak ta złość, jeśli już, bo chcemy się nad nią pochylić z czułością, jak ona nam służy? Co dobrego nam daje? Część z tych rzeczy już powiedziałyśmy, czyli jest takim naszym sygnałem, że ktoś przekroczył albo my przekraczamy swoje własne granice. Czyli są takim... Ona ma funkcję ochronną w jakimś sensie. Ochronną i to może jest jeszcze ważne, że używamy słowa złość, ale emocje są trochę jak paleta barw. To znaczy mamy te wiodące kolory, ale też cały repertuar takich kolorów prowadzących na przykład do bordowego, do takiego krwistego. I tak samo jest z emocjami, czyli mamy irytację, mamy jakiś rodzaj frustracji, zaczynamy czuć złość, potem zaczynamy czuć gniew, potem zaczynamy, wpadamy w furię, a potem jest jakaś wściekłość. I teraz można się tam dogadywać, która jest w której kolejności, ale chodzi mi o to, żeby pokazać taką paletę, czyli takie natężenie tej złości, która może mieć różne wymiary. I
im jesteśmy sprawniejsi i sprawniejsze w tym, żeby rozpoznać już na etapie irytacji, tym mniejsza szansa, że ta złość wejdzie na przykład w gniew czy wściekłość, która też społecznie i tak ludzko jest mało tolerowana. Już złość nie jest, a co dopiero tamte. Ale tak jak mówię, to jest one, jakby wszystkie z tej palety są o ochronie, o obronie czegoś. A do jakiej emocji jest najbliżej złości? W dół i w górę? Bo wiesz, co mi się teraz przypomniało? Mam taką książkę. David R. Hawkins, nie wiem, czy ty to kojarzysz, jest o przekraczaniu poziomów świadomości. I w tej książce zamieścił taką tabelę poziomów emocji, na które przeskakujemy w życiu. I wydaje mi się, że zwrócił szczególną uwagę na złość, ponieważ ty już o tym lekko wspomniałaś, ale ja chcę to teraz podbić, bo dla mnie właśnie złość jest tym, o czym ty powiedziałaś, jest tym pierwszym momentem, kiedy ja nie wytrzymuję, mówię jak jest i zaczynam działać, bo pod złością wcześniej jest wstyd, wina, żal, strach. To są takie jakby najniższe wibracje w tych naszych odczuciach, emocjach. Potem jest złość, kiedy już jesteśmy na etapie złości, wskakujemy wyżej, bo nad złością tutaj jest, słuchaj, duma. I od tego momentu zaczyna się coś moim zdaniem wspaniałego w rozwoju świadomości, bo mamy odwagę, ochotę, akceptację, miłość, miłość bezwarunkową, radość, pokój, no i w ogóle top of the top, czyli oświecenie. Czyli ta złość jest wspaniała, bo jest progiem, progiem, który przekraczamy do tego, żeby było nam lepiej, a nie gorzej. Tak. Jezu, jakie to fajne odkrycie. Kojące, prawda? Że ona nie jest czymś, przed czym należy uciekać, czego się bronić, czego nie odczuwać, tłumić. Tylko, że jeśli chcemy doświadczać tych pozostałych rzeczy, to trzeba sobie pozwolić na złość. No, ale nie możesz sobie pozwalać na złość. Przecież wszyscy dookoła mówią, o kochana, złość to sobie w czterech kątach załatw. Co ty będziesz mi tutaj? Właśnie, jak my tą złość wyrażamy? Jakie to są te stany, w których po zachowaniu możemy już ocenić, że to jest złość? Czy złość krzyczy? Wiesz co, może krzyczeć. Złość, znowu, nie ma jakichś takich wskazań. Natomiast jest taki, znowu, taka paleta, taka konsola różnego rodzaju reakcji. Najczęściej złość właśnie wiążemy z krzykiem. Niestety też z fizycznym dotykiem, w sensie z zadawaniem ciosów czy uderzaniem kogoś. Złość też wiążemy z takim cielesnym przeżywaniem, wiecie, purpurowa twarz, żyła na czole, pulsująca żyła na szyi. Złość też taka niezaopiekowana w porę może u niektórych ludzi powodować trudność z dostępem do kory nowej, mówiąc tutaj językiem paramedycznym. Czyli do takiej tutaj części, która wnioskuje, ma taki charakter łączenia rzeczy. Generalnie jakby sprawia, że jesteśmy tym, kim jesteśmy jako dojrzałe jednostki. I teraz jak to się wyłącza, jak to się robi offline, to jesteśmy w takim trybie dość prostym, tak? Czyli takiego, wręcz można było powiedzieć, że takiego walcz, albo zastygnij, albo uciekaj. I to są bardzo pomocne dawno, dawno temu mechanizmy, ale teraz możemy sięgać po wiele innych. Ale tak jak mówię, niezaopiekowana złość może prowadzić do takiego stanu, w którym ktoś jest w jakimś amoku wręcz. A możemy się sami nią zaopiekować i jak rozpoznać, że to jest ten moment, żeby nie doszło do tego, co jest później? Ciało. Czyli do tej, do ciało. Ciało. Obserwować ciało. Jak zwykle ciało. Ja akurat u siebie tak mam, że ja czuję, zaczyna mi bić serce mocniej. Co też jest piękne, z drugiej strony jak myślę o tej złości, to że złość powoduje, że moje serce bije mocniej, bo się przygotowuje, bo jest jakiś rodzaj takiej mobilizacji w moim ciele. Możemy też rozpoznawać po tym, że czujemy takie mrowienie, możemy też tracić oddech, możemy też najpierw zastygnąć w ogóle w takim zadziwieniu na przykład, jak coś się wydarza i potem ruszyć z tą energią, o której mówi złość. Więc to są takie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. A, przepraszam, jeszcze jest jedna rzecz, no. I to jest z życia mojego wzięta. Że nie tylko ciało, ale też sposób, w jaki mówię do kogoś, zwrotnie zauważam, cholera, chyba jestem po prostu w jakiejś złości, bo na przykład wracamy do domu, wiecie, rozmywarka nierozładowana albo załadowana jakoś tam nie tak, jak wiecie, jest jakiś. Każdy dom ma jakąś swoją kolejność poukładania naczyń w tej zmywarce. I zdarzyło mi się tak, kiedyś przyszłam do domu i dostałam informację o tym, że
właśnie coś tam w tej kuchni i że czy ja mogę tę gąbkę, wiecie, ze zlewu jednak wkładać tam gdzieś, bo wtedy lepiej schnie i tak dalej. I ja już czuję, wiecie, niestety troszkę za wolno sobie się zorientowałam, ale pamiętam, że tak czuję, jak zbiera we mnie i tak, ale ty, i wiecie, i jadę jakby, ale ty tam coś. I mu pojechałam. I wtedy jakby dopiero jak to wyszło ze mnie, zdałam sobie sprawę, kurka, coś jest nie tak. W sensie to jakby to nie jest taka rzecz, o którą należałoby się złościć. Czyli jest we mnie złość. Teraz pytanie, czy złość jest na to, co on mówi, czy złość jest na przykład przyniosłam z pracy i tam, wiecie, taka po prostu profesjonalna, elokwentna i tak dalej, i tak dalej. Tam sobie to zatrzymałam i szukam miejsca, gdzie mogę to wyładować. Ta gąbka czy ta zmywarka bardzo często w złości bywa tylko pretekstem, bo nie o to chodzi, prawda? Mhm, dokładnie. I to super, że o tym powiedziałaś, bo przypomniało mi się coś, co wiedziałam, że muszę na pewno powiedzieć, że złość też jest takim kapeluszem na przykład na lęk. Że ona jest taką przykrywką, bo łatwiej nam jest się zezłościć, chociaż to nie jest do końca łatwe, ale szybciej się zezłościmy, niż przyznamy do tego, że się czegoś boimy. I my tu mówimy, jesteśmy kobietami, więc mówimy z perspektywy kobiecej, ale mężczyźni często tak mają, że łatwiej jest im się wkurzyć i wyrazić złość w jakimś sensie, niż powiedzieć, że się czegoś boją, albo że są smutni, albo że są niepewni. Więc wybierają ten, świadomie albo nie, wybierają ten kapelusz, który społeczeństwo akurat im przyzwala na jakby pokazywanie, bo oni mają większe taką przyzwolenie społeczne na to. A kto się częściej złości, kobiety czy mężczyźni? Nie wiem, bo wiesz, kobiety mogą się złościć do środka i tego na zewnątrz nie widać. Ale mężczyźni nie słyszą tego hasła, nie złość się, bo złość piękności szkodzi. To prawda, no ale oni na przykład słyszą w dzieciństwie, nie wolno ci się bać, masz być odważny. Więc oni też swoje tam opłacają. No tak, ale to nie jest, to się nie odnosi do złości, prawda? To powiedzenie. Tak. A my od początku mamy być uśmiechnięte, mamy być łagodne, mamy być potulne, więc no nie, ta złość to tutaj w ogóle nie idzie w parze. A tak jak powiedziałaś wcześniej, mężczyznom uchodzi agresja czy furia, bo oni mogą się zezłościć, w sensie, no jak już się mężczyzna zezłościł, no to już naprawdę musi być poważna sprawa. Mhm. Oni mają większą taką przestrzeń na to, żeby wyrażać akurat złość. My mamy mniejszą, choć niedawna, sytuacja strajków kobiet pokazuje, że gdzieś dotykamy, nawet na poziomie takiej społeczności kobiet, dotykamy takiego miejsca, pulsującego miejsca, które zaczyna robić przestrzeń na niezgadzanie się na coś, czyli to o tych granicach znowu, i wyrażenie sprzeciwu, na które paliwem jest złość. Więc trochę się to zmienia, na szczęście. A jakbym przyszła do ciebie jako psycholożki z taką opowieścią osobistą i powiedziałabym ci, że moje młodsze dziecko złapało mnie na tym uczuciu, na tej emocji, nazywając rzeczy po imieniu, zadając mi pytanie: mamo, a ty jesteś zła? I tak podszedł do mnie tak trochę delikatnie, nie wiem, nie wykrzyczał tego, to nie było w tym pretensji, jakaś troska w tym była. Ja się po prostu rozpadłam na kawałki, bo musiałam się przyznać do tego, że tak, w jakiejś formie jestem zła. Jestem zła, bo wy się ociągacie, ja wiem, że zaraz coś będę musiała zrobić. Dzisiaj jestem sama, bo wasz tata poszedł wcześniej do pracy i ja muszę sama to wszystko ogarnąć i jest to stresujące, no ale moje dziecko zobaczyło we mnie złość i ja nie uciekłam od tej złości i byłam z siebie dumna, że powiedziałam mu, że także jestem zła i nie chodzi o to, że jestem zła na niego. Czy ja dobrze zrobiłam? Czy dzieci należy wciągać w to? A, dobrze zrobiłaś. B, wciągać niekoniecznie, natomiast nie ukrywać świata, który i tak będzie ich światem za chwilę, albo już jest. Po pierwsze, w ogóle mistrzostwo świata dla niego, że zadał ci to pytanie, że rozpoznaje, że wyczuwa i że zaczyna mieć ten repertuar, taki aparat pojęciowy, którym się posługuje, sprawdzając, co ty czujesz. Druga rzecz, to a propos rodziców, żebyśmy nie ukrywali, że też czujemy złość, smutek, strach, lęk, że to jest trochę jakbyśmy
pozbawiali możliwości uczymy dzieciaki posługiwania się łyżką, widelcem i nożem. I to tak samo jest z emocjami. Nauczmy ich posługiwać się złością, gniewem, radością i tam miłością i innymi rzeczami. Więc to, co robiłaś jakby przy pomocy swojego przykładu bieżącego, dziejącego się, to jest pokazanie mu, że jakaś sytuacja poranna wywołuje w tobie złość i ta złość jest w tobie i w środku na tą sytuację i pięknie pokazałaś mu, że to nie jest na niego, że to nie jest że on nie jest źródłem czy przyczyną tej emocji, która jest w tobie. Jakbym miała coś poprawić, ulepszyć, to ta semantyka, czyli ten język. Ja będę się, jakby, taka jestem jakby w czujności na to, żebyśmy w polskim języku niekoniecznie używali tego zwrotu jestem zła czy jestem zły, tylko mówili czuję złość. Bo ono jest takie, no bo ja nie jestem złym człowiekiem, kiedy czuję złość. Jestem nadal w miarę dobrym człowiekiem, który odczuwa jedną z emocji, a nazywa się to złość. Ale polski język nie daje nam takiej, albo szybciej jesteśmy uczeni mówienia jestem zła, niż czuję złość. A to nam nie służy. A w relacjach takich, powiedzmy sobie romantycznych, czyli już w związkach, teraz przyszedł mi do głowy taki cytat, takie hasełko, które może być właśnie komplementem albo wprost przeciwnie. Moja złośnico. Tak lubi powiedzieć pan do pani. Moja złośnico. No i to może być, wiesz, podprogowa informacja, no coś z ciebie za baba, no. Przez zęby wycedzone. Fajne to czy nie fajne, moja złośnico? Obraziłabyś się, jakbyś usłyszała tak do siebie, o sobie? Nie wiem. Nie wiem, czy mi się... Ja jestem na... Pewnie by się zastanowiła, co ma na myśli. Wiecie, takie psychologiczne pytania. Co można myśleć do mnie złośnicą? No tak, z tobą nie miałby łatwo. To nie na rzecz. Przepraszam bardzo, a co autor miał na myśli? Tak, chciałeś przez to powiedzieć. Ale w relacjach w ogóle, to też jest swoją drogą. W relacjach takich i tych romantycznych, o które pytasz, zwyczajnych, przyjacielskich też, ale zespołowych, firmowych, też mówi się, że złość jest obecna, bo ona znowu jest naturalnym elementem krajobrazu relacji. Jakby zdrowe relacje potrzebują tej złości, tak jak burze przychodzą, przeczyszczają powietrze i świat toczy się dalej. I mówi się, że te zespoły i te relacje, w których jakby pozwala się na uczucie złości, ten partner się nie ocenia albo też nie boi się tej złości, są takimi relacjami, w których poziom zaufania jest wysoki. To znaczy nie kłócą się te zespoły, czyli są kłótnie, konflikty, jak zwał, tak zwał, w zespołach, które sobie ufają. I tak samo jest w relacji. Tyle tylko, że chodzi trochę o proporcje. I są różne doniesienia naukowe, ale na potrzeby naszego spotkania jest taka piękna para, zresztą małżeństwo Gottmanowie, którzy mają taki instytut, założyli w ogóle całe swoje życie badawcze i terapeutyczne, poświęcili badaniu relacji i mówią, że proporcja czasu czy zdarzeń, w których się kłócimy do tych, których się nie kłócimy, jest 1:5. Czyli na każde 5 zdarzeń, 5 sytuacji, 5 rozmów potrzebujemy, żeby się pojawił jakiś rodzaj zgrzytu, jakiś rodzaj kłótni, jakiś rodzaj takiego przeczyszczenia. Bo to są takie momenty iskrzenia, to są takie momenty tarcia i te momenty mogą zaowocować, wiecie, nową powierzchnią, którą strzemy i coś się tam pojawi nowego. Więc to też jest a propos reklamowania złości, że ona jest mi potrzebna jakby prozdrowotnie dla relacji, w których funkcjonujemy. Wracając do tego twojego wyznania, że w jakiś sposób gdzieś tę złość rozpoznałaś, analizowałaś ostatnio, przyjrzałaś się jej, coś się stało konkretnego, takiego w twoim życiu, że zderzenie z tą emocją spowodowało, że zaczęłaś inaczej patrzeć na nią? Nie jedno, ale cykl różnego rodzaju wydarzeń, które omawiałam na swojej terapii, zaczęłam zauważać, to moja cudowna terapeutka, co jakiś czas, jak jej opowiadałam różne sytuacje z przeszłości i takie bieżące dziejące się w moim życiu, pytała mnie, co czułam. No ja tam opowiadałam o różnych emocjach i nigdy nie podała złość. I ona w którymś momencie zaczęła mnie pytać, czy już zabierając mnie na ten poziom psychologiczny, czy myślę, że to była sytuacja, w której adekwatna by była złość. I ja, słuchajcie, nie miałam takiego wewnętrznego, w ogóle jakby nie miała części w środku, jakiegoś kawałka w mózgu, który była taka brama zamknięta, w której ja w ogóle nie chodziłam w tamte rejony. Mówię, nie. I ona, słuchajcie, pomagała mi uczyć się trochę, jakie sytuacje mogłyby wyzwalać we mnie złość. I stopniowo zauważyłam, że rzeczywiście, że jest jakiś repertuar różnych zdarzeń w moim życiu w przeszłości,
który wymagałby ode mnie odczucia złości, ale ponieważ ja byłam grzeczną Asią, która, wiecie, miała świadectwa z paskiem i występowała na różnych tych takich szkolnych przedstawieniach i była blondyneczką o niebieskich oczach i tak dalej, to ja w ogóle wykasowałam ten dostęp, tą drogę prowadzącą do złości i z nią trochę jakby mi oprowadzało takiej krainie, jeszcze za szybą, żebym się nie przestraszyła, że tu by pomogła nam złość, albo że tu by dobrze jakby się pojawiła złość. I ona jakby oswajała mnie z tą tematyką. I ja stopniowo w tych bezpiecznych warunkach zaczęłam jej uwierzać, że ta złość mnie nie zniszczy, jak ją poczuję, bo to był dla mnie chyba taki największy niepokój, że ja bałam się poczuć złości, bo nie wiedziałam, co się z nią robi dalej. A zaczęłam zauważać przy jej pomocy, że ona jest jakby brakującym puzelkiem mojej tożsamości. I że ja czuję złość, to nie znaczy, że ja kogoś zniszczę zaraz, albo że relacja się zniszczy. To jest sygnał ze środka, żeby powiedzieć, że ja bym potrzebowała, wiecie, tak, a nie inaczej. I czy możemy się umówić na coś innego. Boimy się odrzucenia, boimy się oceny. Dlatego ta złość jest tak głęboko zakopana, nie? Bardzo, bardzo. To jest najbardziej pierwotny nasz lęk. Odrzucenie, wykluczenie. Potrzeba przynależności jest tak bliska, że jesteśmy w stanie poprzykrajać się w różnych obszarach, bo to nie tylko musi być złość, ale często jest, żeby tylko gdzieś pasować i być lubianą, lubianym, akceptowaną, taką, którą jest fajna i to się nie wyklucza, w sensie ciągle mogą być fajna i odczuwać złość, ale że sobie tak przykracamy ten obszar, gdzie możemy pokazać to, co czujemy w środku. No i właśnie, no ale co ta Asia, ta ty, czuła, jak zrozumiała, że może sobie na to pozwolić i wdrażała w życie odczucie złości, co się zmieniało, co się działo dalej z tobą? Te początki nie były łatwe, bo systemy nasze takie psychologiczne, społeczne, w których funkcjonujemy, teraz mówię z perspektywy psychologa, one są przyzwyczajone do jakiegoś status quo. I teraz jeśli jeden element, czyli taka ja, zaczynam w ogóle dopuszczać taką myśl, że złość mi nie zabije, co więcej może mi pomóc w moim życiu, to zaczynam sobie na nią pozwalać momentami. To oznacza, że mogę na przykład właśnie wyrażać jakąś opinię, która nie jest po linii opinii tego środowiska, w którym funkcjonuję. I początek, mówię, było tyle trudny, że to otoczenie było takie, ale zaraz, chwileczkę, jestem tam, 30 lat się zgadzałaś, a to w czym problem teraz? I że to jest taki moment trochę przetasowania, trochę przyzwyczajenia systemu do tego, że teraz jest trochę inaczej. Im więcej ten system wie o moich zmianach wewnętrznych, tym to przychodzi łagodniej. Ale warto też powiedzieć, że ten system się może przetasować, przeczyścić, tak trochę obłupać takich relacji, które nie są gotowe na to, żeby doświadczać nas w tej pełniejszej perspektywie, która uwzględnia złość. Zdejmiesz kapelusz i co? Świat się zawalił? Zdejmiesz kapelusz, mówisz, o co ci chodzi i co się dzieje? Najpierw to sama się dziwię, że wyrażam. Najpierw są straty. Tak, najpierw są straty. Tak, bo to jest. Najpierw są straty, no bo też tracisz jakiś kawałek siebie, no bo tak. Do tej pory też mogę mówić o sobie, byłam grzeczna i nagle, no, obiektywnie rzecz ujmując, dla otoczenia przestałam taka być. I też te relacje zastane, które są jakby, które jakoś mamy przez dłuższą część naszego życia, one będą się czuły takie, te osoby będą się mogły czuć takie trochę, wiecie, rozczarowane to może nie jest to słowo, ale takie zaskoczone tą zmianą, która się tam dzieje. I teraz pytanie, jak mocna jest ta relacja, czy ona jakby też się przetransformuje zgodnie z tą naszą wewnętrzną transformacją. Ale jeśli my tę świadomość złości zdobywamy i ją sobie integrujemy i zaczyna być właśnie w naszym tutaj repertuarze myśli, uczuć i zachowań, to te wszystkie nowe relacje, które przychodzą, no one są o tyle jakby w uprzywilejowanej pozycji, że przychodzą i zastają nas już takimi, więc dla nich to nie jest zaskoczenie, a po prostu, o chmura, tak ma, nie? Na to się zgadza, to potrzebuje do niej, aha, dobra, okej, tak jest. Że większa trudność jest z tymi, które z nami funkcjonują dłużej, które jakoś doświadczają tej naszej przemiany. Ale to, co chcę powiedzieć, że w moim życiu to się zmieniło o tyle, że ja mniej choruję, że ja chorowałam na zaburzenie odżywiania w nastoletniości, chorowałam na bulimię i na anoreksję, najpierw na anoreksję, potem na bulimię. I pamiętam, że ataki bulimiczne miałam dokładnie w tych momentach, w których czułam jakiś rodzaj złości, jakiegoś takiego niezgody na coś, ale nie miałam tego, nawet nie wiem nazwać, jak to dobrze nazwać, mostu jakiegoś, który mogłabym to wyrazić, więc tłumiłam tę złość, najadając się, a potem pozbywając się tego jedzenia, bo to był mój jedyny sposób, który wtedy znałam, więc ja
ja stłumiłam tę złość, używałam jakichś w ogóle takich narzędzi, które mi nie służyły i potem moja droga powrotna do siebie polegała na tym, żeby zauważać momenty, w których odczuwałam tę złość i ćwiczyć się w odwadze do stopniowego jej wyrażania, zamieniania tego odruchu najadania się na wyrażenie na przykład tego nie potrzebuję, albo potrzebowałam tego więcej, albo mniej, albo nie zgadzam się, albo dziękuję, odchodzę. Więc dla mnie może taki, trudno powiedzieć, ale taki skarb, który bulimia mi dała, to takie wyraźne wskazania, w których momentach ja nie wyraziłam tej złości. I tak się uczyłam trochę, dekonstruując potem, jakby wychodząc z bulimii, w których momentach ja wiem, że potrzebuję uważać. Dziękuję Ci, że się podzieliłaś tym doświadczeniem, bo myślę, że wielu osobom będzie ono bardzo bliskie. Ale właśnie jak myślę o tym, co ona, ta złość niewyrażona może w nas spowodować i jak bardzo może zaszkodzić, po prostu zaszkodzić nam samym, naszemu wnętrzu i co za tym pójdzie naszym relacjom, a więc życiu, to nie wiem jak gorąco, ale bardzo bym chciała wszystkich namawiać do tego, żeby sobie na tę złość pozwalali, bo chyba i ty i ja jesteśmy przykładem na to, że to po prostu no nie da rady, nie da rady. Ja wiem, że moja złość zaprowadziła mnie do miejsca, w którym dzisiaj jestem, bo pozwoliła mi właśnie wskoczyć na ten poziom wyżej, czyli odwagi, a potem spokoju, a potem radości i takiego poczucia, że ja jestem na właściwym miejscu. I jest to bardzo ciężkie, bo czasem jest właśnie w samotności, ale potem, to co ty powiedziałaś, przychodzą nowi, patrzą i mówią, aha, to tutaj jest koniec tej działki. A nie, no to dobrze, a co tu posadziłaś? No bardzo ładnie ci wyrosło, no bardzo ładnie. I to jest uwalniające. To jest bardzo uwalniające i wracając do naszej ukochanej semantyki dzisiaj, słowo granice to nie jest słowo mur. Granice, tak jak mamy granice między krajami, to są takie miejsca, w których już teraz, wiecie, już w Unii Europejskiej tego nie mamy, ale że tak jest jeszcze taki szlaban, który mówi wpuszczam, wypuszczam. Więc i te granice się przesuwają, i te granice mogą być czasem otwarte całkiem, czasem zamykamy. Więc to jest taki jakby żywa przestrzeń, w której to cały czas pracuje. To nie jest mur, który dzieli na zawsze. Dobra, to na koniec jeszcze raz. Zbliża się złość. Co robić? Zbliża się ta emocja. Ratunku! Uciekać! Spierniczamy! Uciekać, zamknąć drzwi i w ogóle na trzy spusty. Nie, jak zaczynamy odczuwać że w ciele, że ta złość się pojawia, albo właśnie wypluwamy z siebie jakieś zdanie, które myślą, Jezu, to w ogóle nie chodzi o tą gąbkę. To zatrzymać się, jakby kluczem w ogóle Viktor Frankl, który jest autorem przepięknej książki w poszukiwaniu sensu życia, przytoczę, parafrazując to, o czym tam pisze, ale on tam pisze tak, że między akcją a reakcją, czyli zdarzeniem a odpowiedzią naszą na to zdarzenie, jest przestrzeń. Różnie tą przestrzeń nazywamy, czasem nazywamy ją boską przestrzenią świadomości, tak? Czyli takim miejscem, w którym wiemy, co się dzieje, jesteśmy świadomi tego, co się dzieje. I my często mamy tak, że między akcją a reakcją mamy tyle świadomości, to jest bardzo malutko. A czasem jest tak, i dzięki tej pracy rozwojowej, którą wykonujemy w różnych tam formatach, ta świadomość się poszerza. Czyli, wracając do tej mojej zmywarki, tej gąbki czy tam czegoś, jeśli dzieje się jakaś akcja, dzieje się jakieś zdarzenie, i ja nie zatrzymam się i nie zauważę tej złości, to mogę bardzo szybko odpowiedzieć tak, że z tego się robi, wiecie, sprzeczka, a potem jakby już, wiecie, kula śniegowa idzie. Więc to, do czego nas zapraszam wszystkich, włącznie z samą sobą, to jest budowanie świadomości na przykład swojego ciała. Czyli jak ja jakby po czym poznaję, że ta złość się, już tam mówiliśmy o tym, po czym ta złość się, jakby mogę zobaczyć, że ona się pojawia w moim ciele. Czyli zauważam, że ona jest i teraz zanim zareaguję, czy zanim będzie ta reakcja na to zdarzenie, wybieram sposób reakcji, o ile się da. Jak są dobre dni, to się da. Czyli zatrzymuję się i mówię, wiesz co, wiem, że dla ciebie czystość tam, nie wiem, zmywarki, zlewu, samochodu, wszystko jedno, jest ważna. Zdarza mi się zapominać, wiem, że potrzebujesz inaczej, ale też proszę o przyzwolenie, że nie zawsze będę tak reagować. Nie? Czyli uczymy się zarządzać tym, w jaki sposób zareagujemy na jakieś zdarzenie. A to się dzieje tylko dzięki świadomości. Asiu, ja nie wiem po prostu, jak trzeba byłoby Cię ozłocić, żeby się odwdzięczyć za Twoje serce i wiedzę i takie celne spostrzeżenia. Więc bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie znów. Obawiam się, że skończymy na jakiejś serii.
A gdyż to jest nasz drugi raz, trzeci jest niewykluczony. Zobaczymy, co będzie dalej. Jestem w gotowości, jestem w gotowości. I bardzo dziękuję za zaproszenie. I że robisz przestrzeń na takie emocje, które łatwe nie są. To była moja druga rozmowa z Jasią Chmurą. Pamiętacie, wcześniej rozmawiałyśmy o strachu i odwadze, więc dzisiaj poświęciłyśmy czas złości. Jeśli chcecie więcej takich rozmów, dajcie mi znać w komentarzach. Myślę, że mógłby nam z tego powstać niezły cykl o emocjach. A za dzisiaj dziękuję. Subskrybujcie, komentujcie, łapki w górę. Również mile widziane, jak zawsze. Całujemy z brzozą i do zobaczenia za tydzień.